co najmniej 4 miejscach były zbudowane zapory w poprzek drogi z głazów. Gdybym ja skręcił gwałtowniej, no to po prostu nie chcę myśleć, co by było. To by zginął dzisiaj razem. A szykana była na pełnej prędkości. Wład idzie 110, a on idzie 140. Ja pierdolę, co ten facet robi. Trafił mnie w to i wjechał mi na koło. I z koła go wysadziło. Ale takim slajdem, tak, wiesz, odbił się. Puf, puf i poleciał. Kurde, że mnie nie to jest. Była rozpięta lina pomiędzy murami. To jest coś niezwykłego, ja tam jechałem grubo ponad 100 km na godzinę. Zdążyłem się tylko schować za owiewkę i powiedzieć, co będzie, to będzie. Gdyby to była stalowa lina, to już by mnie tutaj nie było. To nie był wcale taki zabawowy odcinek.